Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie w ten piękny wakacyjny czas, a witam się z Mazur, ale tych śląskich. A to jest dowód na to, że bardzo często mamy coś pod nosem, co jest piękne, cudowne, a tego nie zauważamy. Ja przyjechał, że dzisiaj do ośrodka wypoczynkowego Olza w Oldzie i chcę wam pokazać, że idzie spędzać miło czas i może być festsmacznie. Każdy ośrodek taki jak ten ma zazwyczaj swoje perełki. Taką perłą bez dwóch zdań kulinarną w ośrodku Olza jest pani Róża Skrzyszowska. Witam pięknie. Szefowa kuchni. Tak. No tak po skromnie, części. Tak po jak części. To ślązoczki, nie radę się chwalą, nie? No. Pani Róża, ja słyszał, że kupa ludzi do was jeździ na taki specjał, kiedy robicie odlot i są to i steki, i szaszłyki, ale takie inksze. Inksze bo? No z czego? Tak, udek trybowanych, no odpowiednio przyprawiamy, naszym sposobem takim wypróbowanym już od kilku sezonów. Pani to dzisiaj sprzeda? Jest pani pewna, że pani chce ten przepis sprzedać? Nie. I ludzie się to zrobią? Smakuje ludziom, także... Mamy tu trybowane udka, czyli po prostu ta skóra się oddziela od mięsa, a potem się szajluje te kości. My dzisiaj już mamy zrobione, żeby was oszczędzić troszkę widoku, jak to wszystko się robi. Mamy tu te udka, no dobra. Zaczynamy od steku czy od szaszłyków? Od steków może zaczniemy. Od steków. To co z tym stekiem? Jak to będziemy przyprawiać, pani Różo? Dodajemy papryki słodkiej. Dobra, czyli mamy tu papryka słodko. Tak. Zrobimy sobie to może tak. Tu, nie? Wiela tej papryki tak. Na... Tak, łyżeczka. Łyżeczka. Myślę, dobra, jedziemy dalej. Zawsze można dodać. To jest kurczak? Przyprawa do kurczaka? Przyprawa do kurczaka. Łyżeczka? Łyżeczka, sól, pieprz, czosnek. Sól, sól. Możemy dodać granulowany, możemy dodać... poczyte z główki. Dobrze. Ja może zrobimy tak, że dodam olej. Trochę świeżego. Posieką. Wiele tych ząbków, pani Różo? Dwa, myślę. Dwa. Dobra. Czyli mamy czosnek. Co tam dalej jeszcze? Troszkę magii, to niech oleju. Pani już leje. To nam to pójdzie prędzej. Myślę, że dwie, trzy łyżeczki starczą. Ja. Sól mamy. Sól mamy. Korzeni czosnek, troszkę. Korzenio. Troszkę czosnku dumy takiego też sypanego, żeby się dobrze wymieszało. Widzę tu korzeni w kulce. To dowomy do naszego rosołu. A, tu już pani ma zrobiony rosołek. No. A cóż to za rosołek? No to jest właśnie tak, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz przegotowane i w tym dusimy nasze steki i szaszłyki. Dobra, to tu teraz idzie tu olej. Tu jeszcze troszkę oleju. Tak to rozferlą. O, dostało to koloru. Nie wiem, czy by papryki, jeszcze nie trochę... troszkę więcej jeszcze jak. Jeszcze papryki, ja? Ja, papryki i jeszcze byśmy dodali tego. To musi być taki fajny kolor. I może trochę tego oleju jeszcze bym dał, żeby to tak... No. Może tak. O. Bo to sobie musi dobrze napić zawsze go. Ja. Muszę sobie to... Soli. Dobre. Dobre. No bardzo to... dobre. Dobra, no i teraz te kitka wyszajlowane do tego, ja? Dobra, no to jedyne. To będzie na ten stek. Na stek. No a teraz... Robimy sobie dwa steki. Dwa steki, czyli roz. I dwa. A niech mi pani powie te szaszłyki w tej samej marynacie. W tej samej marynacie, ja. Okay, i jeszcze ale... dowomy też tak troszkę magii, tego te magii dowomy troszkę więcej, żeby to tak dostało tego szmaku, jak powiedziała, nie? To jest ten szmak, po kiedy ludzie tu przyjeżdżają. No dobra, to się marynuje, to będą te nasze steki. Te szaszłyki będziemy robić też z tych samych kitek, tak. Szajlowanych, czyli trybowanych, ale najprzód będziemy te mięso kroć, czy najprzód do marynaty? Do marynaty i potem kroć. Okej, okay, no to ciepiemy. Roz...
Aha. Czyli to się musi po prostu przegryźć. A jakby ktoś w warunkach domowych robił, to tak pora godzin, no i lepiej, dwie godzinki, żeby... myślałam, że zupełnie wystarczy. Jeszcze to wyciaprumy. No właśnie, niech mi pani powie, na co ludzie tu przychodzą do was? No myślę, że szaszłyki, troszkę na rybka. Na pewno jakoś rolada też robicie w niedzielę. Robimy, wprowadzamy rolady, kapustka czerwono, kluski. Jakby komuś się bardzo chciało, nie? No, można przyjechać do nas, wypocząć, zjeść obiad i fajnie spędzić niedziela. To się nam teraz gryzie. To co, pokroimy sobie teraz cebula? Cebula sobie pokroimy. Tak jak do szaszłyków. Ja. Na cztery? Na cztery. Tak, dość grubo. No, to dowo ten szmak. I tam papryka też idzie, czy jedno cebula? Jedno cebula i boczek. To będzie bardzo ciekawy szaszłyk, taki blankingszy. No, przyprawy zrobią swoje. Dobra, to mamy cebula. Czyli teraz te kitko, które nie wygląda jak kitko, krejemy na... Na trzy części. Na trzy, dobra. Czyli wzdłuż. Tak. Okej. To mamy jeden. Tak, i teraz. A, czyli to trzeba najpierw zrolować. Tak. Nabijamy. Ja myślę, żeby to tak... No. Będzie się przeplatać, a to tak trzeba porolować te mięso. Porolować, żeby to troszkę tak. O, teraz proszę bardzo. I boczek. I zaś teraz i mięso, zaś, ja? Ja zrolowuję mięsko. Proszę bardzo. No to ja też spróbuję. O, czyli na trzy. Fajnie poobracamy. O, taki szaszłyk pod Lechopa. Myślę, że wszystkim nasze szaszłyki smakują. Trochę z tym je graczki, nie? Jak to się go dopo no jest to, jest to trochę czasochłonne, ale dowomy rady. Ale za to... Mamy zgrany zespół, ja? Także a, wszystko no idzie tak, jak mogło iść. Czy macie taki zespół, kiedy tu robi już odlot, czy... Mamy koleżanki z Ukrainy, fajne działchy. Czyli wspierają was. Wspierają nas, fajne. Jasny gmin, to jest cały ten szaszłyk? Ja. Ja to muszę pociść, bo tych kąszczków teraz z mięsa musi być raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery, ja? Cztery, ja. Dobrze, rączka nie godaj tyle, no rób. No, można się najeść. Pani Różo, ale kto w ogóle wymyślił taki szaszłyk? No bo to, powiem szczerze, ja naprawdę się nie spotkał z czymś takim. Powiedziałabym tak z szefem od gastronomii, z panem Danielem. To my to tak wymyślili, tak wyczarowali i tak się to przyjęło. Gigantyczne szaszłyki wędrują do patelni. Praktycznie na sucho patelnia, bo potem będą podlewane marynatą. Pani Różo, to właściwie te steki też byśmy mogli tu wciepać, nie? Kole tego, czy nie możemy, bardzo? Możemy. Chociaż te steki, nie wiem, czy mi się tu zmieszczą. Postaram się to... O. Wonio. I to dobrze, Wonio. Ja myślę, że tak, Wonio, że i nasi sąsiedzi z Czech na pewno chętnie przyjeżdżają. Chętnie przyjeżdżają. To jest blisko granicy, także gości z Czechów mamy często. My, jak oczywiście podlejemy to wszystko tym wywarem, zaczniemy robić surówki, które tu są wyjątkowo dobre. Czas na zalewa. Magiczna zalewa pani Róży. Wyważony listek bobkowy, woniące korzeni. I pieprz. Trochę korzenio? Nie. Fajnie wonio? Nie. Ciutek chyba i magii tam ciutka jest. Magii, ja. Popłuczymy jeszcze ta marynata, bo to szkoda, bo nie? Mamy czosnek, przyprawy, wszystkie szkoda troszkę. I teraz to musi być zalote i długo się to musi... Tak do 15 minut, żeby fajnie to mięsko zmiękło i przeszło tymi przyprawami. Jeszcze chyba musimy wloć. Niech pani poda. Proszę. Jak to wygląda, słuchajcie. To musi być tak całe przykryte? No. Dobrze by było, prawda? Dobrze by było, tak. Czyli to się nam teraz dusi, a my to my się robimy surówek. Pani będzie robiła z kiszonej, młodej kiszonej kapusty, a ja zrobię z białej. Co do tej kiszonej pójdzie? Do kiszonej marchewka tarto, czosnek, sól, pieprz, trochę cukru, ewentualnie trochę soli do smaku. A do białej papryki ja? Trzy rodzaje papryki. O, to tak będzie kolorowo. Kolorowo, żeby było kolorowo, pożywnie i zdrowo. Na ta pora roku takie surówki są idealne, słuchajcie. Zresztą do takich pysznych szaszłyków i steków aż się prosi, żeby był fajny zestaw surówek, bo jak najczęściej ludzie zamawiają właśnie
formie takich zestawów surówek, czy idzie sobie u Was wybrać ta surówka? Można sobie wybrać, jak komu smakuje. Zastanawiam się, Pani Różo, czy Czesik, jeżeli do Was przyjeżdżają, bo mają blisko, kuszą się na te pyszne, kolorowe surówki? Kuszą się. Kuszą się. Bo chcę powiedzieć, że właśnie w Czechach nie ma zwyczaju jedzenia surówek. No i to właśnie dlatego chcę chyba wypróbować. Stąd też jak my tam jademy, to nam tego brakuje, nie? Co tam Pani Dowo? Muszę pozaglądać. Trochę cukru, trochę korzeniu, marchewka. No i ważna sprawa, musi być trochę oleju, bo jak robicie surówka... Oczywiście, ja jeszcze troszkę octudową, tak. Octu, do kwasowości, tak, tak, aby się nazywało, że to ocet, troszkę kwasowość dowo. Czyli musi być zizauer, jak cukier to trochę kwaśnego, tak. Chociaż jest naturalny kwas. Jest olej. Pamiętajcie, że witamina A, która jest w marchewce, no i generalnie witamina C, dobrze, żeby były połączone z tłuszczem, ale w szczególności A. Czyli tak, już kapusta bych miał. Pani tam jeszcze cebula doja? Cebula czerwono i cebula biało. A ja tu teraz to, te papryki mu wkroć, ja? Papryki w kosteczka. Musi być bardzo drobno. Fajnie, no, by tak, było, prawda? Fajnie by było, no. Ślązaczki mają to do tego, że lubią drobno kroć, drobno kosteczka. Nie śmi być za grubo. No mi się wydaje, to tak musi być z duszą troszkę, nie? Z duszą? No. Dobrze, no to jak ma być z duszą? Ja sobie troszkę koperku tu wkroję, a także... Marchewki tu nie będę dawać? Nie, nie do tej nie. Nie, tego marchewki nie. Do tej nie, cebula? Cebula, biało i czerwono. Okej, okay. A te radistki też? Też do tej białej kapustki. A te radiski też umiem ich pokroić czy poczyć? Ja, poczyć, tak na takie cienkie plasterki kroimy. Dobrze. Ja tu wszystko muszę robić zgodnie z tym, jak to tu w ośrodku wygląda, żeby potem nie było, że ktoś przyjedzie i powie, co to te rączka robią, nie? Pani Różo, na pół i teraz na plasterki, czy tak? Na plasterki, ja. Tak, czy za grube? Nie, fajne. Mogą być? Mogą być, fajne. Jak z maszynki. Szefowo padała, że może być, to jakby kiedyś tak brakło rąk do roboty, to ja się głoszę. Będziemy to mieć na uwadze. Dobrze. Tak, ja bym już to miał, Pani Różo. Jeszcze ogórka, nie? Tu ogórek chyba muszę trzeba pokroić na 4, a ja sobie tu troszkę oleju jeszcze doleję. Dobrze. Ogórek ze skórą może być? Ja ze skórą na 4. Na 4. I też takie cienkie plasterki jak rzodkiewka. Tak. Jak cienko, to cienko. A i zaglądam, czy może być? Może być, super. I teraz czym będziemy przyprawiać ta moja sałatka, surówka? Sól, pieprz, ocet, cukier i tu mamy takie jeszcze nasze przygotowane, mieszanka mamy. To jest mieszanka ziołowo. Szefowe, ja? Mogę powołniać? Proszę bardzo. O! Czuję kulendra. Zgadza się. Pieprz cytrynowy. Nie wiem, co tam by jeszcze by było dali. Suszony tymianek, ale nie mach pewny. Czyli taką mieszankę po prostu Pani ma. Nie tak. Zdradzi Pani. I to olej do tego ja. Matko Święta, jak ja to wymieszę teraz. Czyli tak. Ja muszę tu dać ocet spirytusowy. Cukier, ja. Ja, cukier. Sól, pieprz i ta nasza mieszanka, tak, ziołowo. Nie umiem przyprawiać sól, korzeni i magiczną mieszankę ziołową Pani Róże. Oczywiście ta surówka no, puści zaraz, klapnie troszkę, no ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo kolorowo i nie wątpię, że kobiety chętnie zamawiają właśnie ten wariant. Mogę po lodzie? Ja, niech Pani leje. Szkoda. Super. No i to teraz musi się no, wszystko też przegryźć. A tymczasem szaszłyki i nasze steki już są gotowe. Pani Różo, mamy wszystko. Nawet frytki się znajdły, nie? Belgijskie. To tak, ciupniemy się i opalimy ta surówka, proszę bardzo. I nakładamy, ale to wszystko wygląda. No i przód stek z kitka. Tak, na to szaszłyk epny. Teraz
ciekawie. Jeszcze fryty. No i jak to ma być na kempingu? O właśnie. Swojsko, domowo. My to mamy tak piękne, że ani dekoracji nie trzeba. Kochani ludkowie, tak się warzy tu w ośrodku wypoczynkowym Olza. Jest swojsko, jest smacznie. Proszę bardzo, jak se pani naważyła, to se teraz pani to popróbuje. Jemy, to próbujemy. Smacznego. Smacznego. Jest ciekawy tego kitka. No ja też chyba zacznę od tego. Szaszłyk. Jaki on jest mięciutki. A przyprawione, jak przyprawy nasze smakują? Bardzo delikatne. Choć dalimy tego tam dużo. To już teraz wiem, czemu to jest na pierwszym miejscu w kanonie kulinarnym tego miejsca. No, szaszłyki najbardziej takie. Rewelacja, słuchajcie. Rewelacja. Na ośrodku wypoczynkowym Olza idzie spróbować dobrej ryby i dzisiaj też tako zrobimy, aby dają robię w asyście samej pani właścicielki. Jest ze mną pani Ola Pyrchała. Dzień dobry, witam pięknie. Witam serdecznie. Czy lubi pani makrele? Ach, oczywiście. Dobro makrela nie jest zło, zresztą jest to ryba tłusto, zawiera dużo kwasów omega-3, omega-6, to sobie ją zrobimy. I do tego zrobimy grillowane warzywa. Co pani na to? Czyli samo zdrowie. Oczywiście. Samo zdrowie, to ją może by da teraz solić makrela, a jakby pani pociachała te warzywa, może być bardzo grubo. Dobrze. Rybka trzeba ponacinać tak delikatnie, żeby nie przeciąć struktury, żeby nie przeszło to do ości. Macie tu makrele, ale macie tu też inne rybki, nie? Oczywiście, mamy inne rybki w swoim tutaj ofercie. Zarówno dorsza, mirunę, halibuta, no i jeszcze tam pozostałe inne, które podajemy właśnie smażone, a makrela głównie z grilla. Właśnie ponieważ... prosi, żeby w takim miejscu no, były ryby, no ludzie przyjeżdżają, jest woda, to chcą jeść ryby, nie? No oczywiście. Tak to chyba działo. Już od 18 lat tutaj prowadzimy. 18 lat już tak, jeszcze są. Dokładnie, 18 lat tutaj jesteśmy, więc, że tak powiem, doświadczenie pozwoliło nam na wybranie najlepszych potraw, ponieważ przyjeżdżają tu nie tylko ludzie na jeden dzień pobytu, ale również przyjeżdżają do naszych domków, przyjeżdżają na pole namiotowe. Także mamy tutaj ofertę też noclegową. Ale widziałeś, że też kampery, czyli kampery też idzie przyjechać. Oczywiście, przyczepą, kamperem. Mamy 18 domków. Wiele ludzi przyjeżdżało tutaj do nas i mówiło, o matko, tutaj macie tak jak na Mazurach. Stąd też nasze takie powiedzenie, że to są takie śląskie Mazury. Nasz ośrodek. Słuchajcie, a w mojej rybie teraz ląduje rozmaryn, gałązki rozmarynu. Makrela bardzo lubi rozmaryn. Do środka domy też cząstki czosnku i ta rybka tak, ryba musiała tak poleżeć przynajmniej z 15 minut, nie dłużej, bo nie ma takiej potrzeby i na pewno w trakcie grillowania byda ją smarował tymi dwoma gałązkami rozmarynu, tak jak to Chorwaci robią, nie? Że ta Wspaniale. Ryba przechodzi tymi smakami. A makrela naprawdę nie jest wymagającą, na dużo nie potrzebuje. Na razie niech się to trochę jeszcze gryzie, a ja pokreja tego bakłażana. Ale jest tak. Jeszcze, że wy też tu macie takie super imprezy. No oczywiście, różnego rodzaju imprezy tutaj organizujemy. Potańcować. Można potańcować, potańcówki, dyskoteki, głównie w soboty, ale też organizujemy festyny, w związku z czym wtedy podajemy te nasze dania. Mhm. Różnego rodzaju też tutaj są i zawody wędkarskie często no właśnie, są. Ponieważ a ryby idzie łowić? Można łowić jak najbardziej, tutaj jest koło PZW, więc też można łowić oczywiście za zezwoleniem, jeżeli ktoś ma zezwolenie, można jak najbardziej łowić. Czyli właściwie widzę taki, bo bardzo często jest tak, że jak chłop łowi ryby, no to żona siedzi mega znudzona, albo w chałupie i sama myśli, kaj ten pieron pojechał, nie? I ja teraz sama muszę siedzieć, a wy są się takim zbawieniem. Chłop przyjeżdża, łowi ryby, bajtle lodzą, są zadowolone, baba siedzi, pije latę, no i wszyscy są cudownie po prostu uśmiechnęci. Tak, bo i nasze tutaj ośrodkowe, że tak powiem, place zabaw, jak i wodne, tak i mamy tutaj boisko do piłki siatkowej, więc też można sobie tutaj pograć. No i macie przede wszystkim ratownika. Mamy
mamy ratownika, mamy plażę piaszczystą, są ratownicy, jest wypożyczalnia rowerków, kajaczków, więc też można z tego jak najbardziej skorzystać. Czyli czynny wypoczynek. Oczywiście, jak najbardziej. Jest tutaj dookoła też taka duża infrastruktura, że tak powiem, bo aż są i trasy rowerowe, gdzie ludzie przyjeżdżają z rowerami do nas. Niedaleko też jest wiele atrakcyjnych miejsc, które można odwiedzić, w związku z czym jest tutaj co robić, nawet jeżeli pogody nie ma, bo wiadomo, nasze lato polskie bywa różne. To co, grillujemy te rybki oczywiście. Nasze, nie? Odrobina oliwy i makrele lądują na patelni grillowej. Nie wiem, czy pani lubi, ale ja lubię też grillować na przykład z cytryną, bo cytryna to był bardzo fajny smak. Nigdy nie próbowałam, no ale zawsze coś nowego. Dokładnie. I ciepiemy warzywa. Zaczniemy od tego, od szparagów. Odrobina też oliwy. Czyli będzie dzisiaj bardzo zdrowo. Cebula czerwono. I sałata rzymska też będziemy dzisiaj grillować, ale wie pani, że sałata nadowo się do grillowania. No nie wiedziałam też. Jest to jedyny rodzaj sałaty, kiedy się nadowo do grillowania. Posolimy. No i co? I teraz wszystko musimy trzymać dość długo. Sałata na samym końcu, rozumiem. Sałata na końcu. Nie robimy tego na takim typowym grillu. Choć też byłoby fajnie, bo wtedy jest taki specyficzny posmak, ale jak chcecie pokosztować prawdziwej grillowanej makreli z żaru, no to musicie tu przyjechać, bo robicie na prawdziwym żarze, nie? Oczywiście, że tak. Dlatego też klienci przyjeżdżają tu właśnie na makrelkę, nie tylko ci z Czech, ale też i z Niemiec. Mamy tutaj bardzo dużo klientów. Naprawdę? Z całej Polski praktycznie przyjeżdżają też ludzie, więc... Właściwie wyście są ostatnim punktem w Polsce. Dokładnie, jesteśmy ostatnim punktem przed granicą z Czechami, w związku z czym często jesteśmy miejscem postoju, gdzie ludzie gdzieś tam jadą na wakacje. A ja teraz muszę posmerać nasze makrele właśnie tym rozmarynem. O właśnie, tak. Żeby one nabierały tego aromatu i smaku. No, może tam jeszcze docieplimy czosnek do tych warzyw. Wyglądają wspaniale, pokroić? Tak, troszeczkę, ja. Ale że 18 lot, to bych w życiu nie przypuszczał, że wy tu tyle lot, żeście już są. No bo kiedyś był tu słynny ośrodek, ja tu za łebka jeździł kąpać się. Był oczywiście przez wiele lat tu przez kopalnię prowadzony, przez osoby prywatne. No a później niestety uległ niesamowitemu zniszczeniu, też pomogła temu powódź w 97 roku. No i jak myśmy tutaj przyszli, to nie ukrywam, no to nie był ośrodek, tylko... Jak, no tak by to można było nazwać i od tego czasu, że tak powiem... Mogę się dostać? Od tego czasu cały czas próbujemy coś udoskonalać, coś robić. Współpracujemy z różnymi instytucjami, też zostaliśmy w zeszłym roku docenieni, że tak powiem, i otrzymaliśmy statuetkę lidera przedsiębiorczości. Brawo! Także zostaliśmy, tak jak mówię, docenieni. No i ostatnim elementem to jest właściwie ta sałata rzymska. Tak poszkubiemy. I tak w całości te liście idzie wciepać. One automatycznie pod wpływem ciepła. O, dzięki. Zmiękną, tak? No, a przy okazji sałata jest bardzo zdrowo. No i ona się akurat nadawa do grillowania czy do podsmażania. Rybka jest gotowa, także za minutka jemy. Pani Olu, piękne to mamy. Bardzo. No to jemy. Wygląda smakowicie. Spróbujemy. Naprawdę. Oczywiście. Ja zacznę od warzywek. One takie są trochę al dente. Wyszło nam to. Bardzo dobre. Kolorowo, pysznie, zdrowo, a jak warzy się w takim miejscu, to smakuje podwójnie.